Cześć ludzie kochane. Dzisiaj to jest mój 600. film. I tak nie wiedziałem, co powiedzieć na tym filmie. Ale wczoraj już wieczorem tak popatrzyłem troszkę telewizji, trochę wiadomości. I tak, taka myśl mi przyszła. Słuchajcie, o co mi chodzi? Co to jest hipoteka odwrócona? To często reklamują się w telewizji, że pokazują ludzi w sile wieku. Oddaj swoje mieszkanie, a dostaniesz tam jakieś może 400, może 700, może 2000 zł. Co miesiąc z emerytury. No wiadomo, że starszym ludziom jest każdy grosz potrzebny. Ale hipoteka odwrócona to jest taka, że pozbywa się tego mieszkania na rzecz tej spółdzielni, na rzecz tych, którzy biorą to mieszkanie po śmierci i no i płacą jakieś tam pieniądze. Powiedzmy, że ktoś ma mieszkanie warte, ja wiem, może 300 tysięcy złotych, czy 400. No i dostanie miesięcznie za to 400 złotych. Mieszkanie warte 400 tysięcy, on dostanie 400 złotych. No i daj Boże, pożyje 20 lat. To ile on dostanie? 96 tysięcy, czyli to będzie 1/4 mieszkania wartości. A inflacja i tak pójdzie w górę. Po 2000, co dostają ludzie, którzy skończyli 85 rok życia, mają mieszkanie luksusowe, jakiś duży metraż i są za przeproszeniem jedną nogą w grobie. To wtedy dostanie 2000. Ale gdyby taka firma, która tam płaci tą dodatek, taki 400 zł, czy ile, ona by zbankrutowała, tak jak przykład Amber Gold, czy jakieś tam biuro turystyczne, gdyby zbankrutowała, to mieszkaniem zainteresuje się komornik i już jesteś na bruku. Teraz, dlaczego ja tutaj? Widzów, którzy mnie oglądają, większość to młodzi ludzie. Może powiedzcie swoim babciom, dziadkom, znajomym, starszym, którzy myślą o takiej rzeczy, żeby dali sobie spokój. Lepiej jakby, że tak powiem, ożenili chałupę i kupili sobie mniejszą. Lepiej by na tym wyszli. To tak, tak króciutko. Powiedziałem, co wiedziałem. Dobra, teraz czekam na lekarza, zaraz dzwonię, bo jestem do dupy. Cześć, trzymcie się. Gdyby mnie długo nie było przy komputerze, to znaczy, że lekarz kazał leżeć. To na razie, cześć.